Cześć, witajcie ponownie na kanale. Dzisiaj zaprezentuję pistolet marki Parkside, model PHPA20LiA1 na akumulator 20V z serii tych narzędzi na ten akumulator. W zestawie mamy 3 te kleje, 3 laski, akumulator, ładowarkę, akumulator 2 Ah, średnica tych lasek to jest Fi11. Temperatura maksymalna to jest 180 stopni Celsjusza. W ciągu minuty powinno nastąpić topienie już kleju. Instrukcja obsługi. Ładowarka. Pistolet lekki. Przekreślone tutaj, żeby tej laski, tego kleju, żeby nie wyjmować do tyłu. Wszystko musi przelecieć tutaj przez tą dyszę. Akumulator naładowany. Musimy ją przytrzymać, żeby się włączyło ogrzanie. To jest jakby taki włącznik, który już działa. Automatycznie dioda podświetleniowa również się zaświeca. No i zobaczymy, czy po minutce nam to zgaśnie i będziemy mogli już kleić. Ta dioda może niepotrzebnie się świeci cały czas. Szkoda, że nie ma jakiegoś mechanizmu, że przy wciśnięciu dopiero ona się zapala, czy przy jakiś czujnik ruchu. O, już mamy nagrzane, widzicie, nawet chyba mniej niż minutę. Już ta laska kleju się przesuwa. No, zaczyna wypływać klej. Już jest stopiony. No to może coś podklejmy, ale zobaczę, czy teraz da się to wyłączyć. No parę sekund trzymając tutaj wyłączamy to urządzenie, kontrolka gaśnie. No to przyklejmy taki haczyk do deseczki, zobaczymy, czy po prostu to będzie trzymało bez wbijania. No jak odstawiłem tutaj ten pistolet, to tutaj widzimy, że nam trochę kapie. Może nie może tak stać. No, wypełnimy to całe tu. No i sprawdzimy zaraz wytrzymałość tego kleju. Kleję również dwie te śruby, dziesiątki. No tutaj nam kapie dalej, widzicie? Bardzo szybko schnie. Znaczy, to jest na zewnątrz, to może schnie szybciej. No i wiecie, co jeszcze zamierzam skleić tym klejem? Bo mam komplet tych lasek jeszcze kupionych dodatkowo. Skleić całą tą sokowirówkę, co raz tam na moim kanale jest. Którą tam troszkę zgniataczem przejechałem niechcąco. Także mam nadzieję, że ta sokowirówka z PRL-u wróci do łask i będzie można soczek z niej robić. Fajny klej, lekki,
nie ma kabelka, no super sprawa. Wyłączmy to. No, myślę, że można już to sprawdzać. To już jest twarde. No, mocno trzyma, jak tak dosyć mocno ciągnę, no ale musiało się to rozkleić. Zimne jest. Do jakiejś elektroniki na pewno będzie dobre. No jak to kółeczko zawieszę, które waży koło kilograma na tym haczyku i nie odpadnie, no to myślę, że każdy obrazek na tym może wisieć. No oczywiście też ma swoją jakąś tam wagę. Zobaczmy. Zobaczymy, kiedy odpadnie. I trzyma się mocno. To jest kilogram. No muszę to zepsuć po prostu na siłę. Ty patrz. Nie wierzę. Czyli też jest ważne, do jakiego materiału kleimy, bo na przykład te śruby, no to jest metal jeszcze tutaj nieoczyszczony. Trzyma to, zawieźmy coś cięższego. No to jadę teraz po całości. Młot 5-kilowy. Zwariował Paweł. Dobra, muszę go teraz jakoś zapiąć tutaj. No dobra, udało mi się ten młot 5-kilowy zawiesić tak. I próba numer 2. Odsuńmy się, żeby nie dostać. No i patrzcie, się wisi. No kurde. Jeszcze. Nie, no to jest nierealne. Nie urwał się. Ale super klej. Prędzej by to rozerwał. Zobaczcie, że tutaj czasem nie ma nic wbite, ani nie jest przykręcone. Na żywca. No nie da rady odtegować. Dobra. Bajer. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Albo takie laski dali super jednorazowo, albo inne laski, co można oddzielnie kupić, też są takie mocne. No ale plastik i drewno, sami widzicie. Ta powierzchnia tutaj nie była oczyszczona, ale też musiałem użyć trochę siły. Także dziękuję Wam za uwagę. Bardzo fajny klej mobilny. Także wydaje mi się, że jak będzie długo chodził, nie będzie się psuł, będzie super. Polecam jak najbardziej.